Bernard Maseli w Kędzierzynie Koźlu, artysta urodzony w Strzelcach Opolskich, niedaleko nas, na co dzień wykładający w Katowicach i mieszkający w Sopocie. To tak, żeby było bliżej. Tak, ale to normalna sytuacja dla muzyka. Zawsze się śmiejemy, że jesteśmy tak naprawdę związkiem transportowców z własnym programem artystycznym, bo większość czasu spędzamy albo w samochodach, albo w samolotach i tak naprawdę ten koncert wieczorem jest wielką nagrodą za to, że dojechałeś szczęśliwie i że się wszystko udało po drodze, bo to tak to wygląda w naszym wypadku. No cóż, taki zawód, ale w tym zawodzie są też takie wspomnienia, jak dzisiaj pan wspomniał, o Milesie Davisie, przed którym jako support pan występował, a do dzisiaj pan nie ma fotki z nim. No nie mam, ale nie powiem publicznie dlaczego. Dzisiaj to powiedziałem tutaj, co prawda w klubie, ale wydaje mi się, że no to nie jest to historia. W każdym razie byliśmy bardzo młodzi i bardzo głupi, myśląc o tym, że jakby nie doceniliśmy tego, co się zdarzyło. No, dzięki Urszuli Dudziak mieliśmy przyjemność być na trasie grać jako support przed Milesem Davisem i oczywiście poznaliśmy się wszyscy razem, a wydawało nam się wtedy, że to będzie po prostu tak się działo cały czas, a to przecież Miles Davis, więc trzeba było korzystać wtedy. No ale ja miałem 25 lat, więc czego ode mnie oczekiwać? No byłem młody i głupi. No. Lat nie zdradzając wieku. W tym roku obchodzi pan chyba jubileusz 30-lecie swojej twórczości. 70 płyt, setki, jeśli nie tysiące koncertów. Nie znudziło się pan jeszcze? Nie, bo to jest, to trudno oddać. Ten stan, kiedy jesteś na scenie i grasz, to nie jest do oddania. To absolutnie. Znudziło mi się podróżowanie, znudziło mi się noszenie gratów, znudziły mi się nie wiem, problemy związane z organizacją trasą. Natomiast nie granie samo. Samo granie jest ja się zawsze śmieję i moi koledzy tak samo, mówiąc, że pieniądze, które dostajemy za koncert, na pewno nie są za granie. No i tak to będę robił. No bo po prostu muszę to robić, w ogóle nie mam wyjścia. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie właśnie opłaty, które dostajemy po koncercie, są za to jeżdżenie, dojeżdżanie, prowadzenie samochodów, bo nie ma pan pojęcia, jak często ja gram koncert, wysiadając prosto z auta, i gdzie prowadziłem go na przykład 500 km i wychodzę prosto na scenę, prościutko, bo po prostu akurat była tak, wie pan, co się dzieje na drogach. To jest taka sytuacja, że nawet jeżeli bierzesz zapasu 2 godziny, to nic nie znaczy. Może się zdarzyć coś po drodze i to się dzieje okropnie często, a pamiętam, że takim szczytem był mój koncert w Sofii z Krzysiem Ścierańskim w duecie, gdzie przyjechaliśmy po 27 godzinach prowadzenia samochodu prosto na scenę, gdzie było 2000 ludzi na sali i też zagraliśmy. No, trudno, ale to rozumie pan teraz, dlaczego ja mówię, że pieniądze dostaję na pewno za tą część pracy, natomiast nie za granie, bo granie jest piękne, to już nie do pisania. Możliwość kontaktu z innym wykonawcą na scenie, w ogóle granie dźwięków jest niezwykłe. Najtrudniejsze jest dla mnie granie solo, tak jak dzisiaj tutaj w Kapu i w Kędzierzynie Koźlu, gdzie no jak jesteś sam, no to po prostu ten energię i ten cały napęd musisz generować jakby sztucznie trochę z samego siebie, bo wystarczy, że ktoś drugi stoi, jedna osoba obok ciebie i to już jest zupełnie inna rozmowa. Jest dużo łatwiej, bo ten drugi człowiek sprzedaje ci własne emocje, sprzedaje własną wiedzę, energię i to wszystko i jest dużo, dużo łatwiej. Na pewno nie idzie pan na łatwiznę, skoro gra pan na wibrafonie. Jak wrzuciłem, bo przyznam szczerze, nie bardzo wiedziałem, co to ten wibrafon jest. Pewnie jak większość ludzi. I okazało się, że pierwszym, najważniejszym wibrafonistą w naszym kraju jest Bernard Maseli, 23-krotnie wybierany wibrafonistą roku przez Jazz Forum. Nie, kompletnie żadnego. Ale dlaczego właśnie wibrafon? No przecież jest tyle instrumentów. No tak, ale ja byłem bębniarzem. Znaczy, ja rozpocząłem edukację muzyczną od akordeonu.
po dwóch latach okazało się, że ten akordeon niespecjalnie mi pasował. Po dwóch latach mój belfer, który był bardzo mądrym człowiekiem, przeniósł mnie do klasy perkusji. Oczywiście, jak każdy młody chłopak, chciałem grać na bębnach. Ale powiem panu, że jak zacząłem grać na tych bębnach, to brakowało mi okropnie melodii i harmonii w tym wszystkim. Okej, rytm, super, natomiast brakowało mi melodii i harmonii. I wtedy dowiedziałem się o tych instrumentach, gdzie mam wszystko w jednym. Mam rytm, mam harmonię, mam melodię. No i zwariowałem, no. A to, że ten instrument jest tak mało popularny, muszę panu powiedzieć, że to tylko i wyłącznie z biegiem czasu działa im plus, ponieważ na przykład przemysł rozrywkowy szuka nieustająco nowych brzmień, a już wszystkie keyboardy, gitary, basy, to wszystko jest zgrane okropnie. I stale się nie zdziwię, jak pewnego dnia się okaże, że ktoś nagle wpadnie na pomysł, wow, jakie mamy świetne instrumenty, tym bardziej, że musi pan przyznać, że one oprócz tych wszystkich walorów melodycznych, rytmicznych, harmonicznych, są jeszcze szalenie, jak dla mnie, atrakcyjne wizualnie na koncercie. Wykonawca gra w taki sposób, że ludzie widzą, jak to się dzieje. To nie jest facet, który siedzi, naciska klawisze na klawiaturę i jest... No to jest ogromnie dynamiczny instrument. Ja uwielbiam sam oglądać wibrafonistów, jak grałem koncerty, bo to jest zawsze wow, wow, ale super gość. No po prostu... No więc jak można nie zwariować, no. A próbował pan grać na sześć pałek? Nie, nie, ale mam kolegę z Bydgoszczy, Karola Szymanowskiego, który jest tak naprawdę jedyny na świecie, który gra tą techniką. Ale muszę panu powiedzieć, że to wibrafoniści wiedzą o tym, że to nie ma żadnego znaczenia. Tak samo trudno jest grać dwiema pałkami, jak sześcioma pałkami. To jest tylko kwestia wyboru estetyki, stylistyki, tego, co mi jest potrzebne. Ja po prostu lubię akordy i lubię grać, więc dlatego gram czterema pałkami, ale mam ludzi, którzy grają, znam ludzi, kolegów, którzy grają dwiema pałkami, grają znakomicie i w ogóle nie grałem takie rzeczy, nie jestem w stanie ich dogonić w żaden sposób. Dziękuję ślicznie i zapraszamy ponownie. Ja dziękuję i zawsze zapraszam serdecznie wszystkich na koncerty, live, jakikolwiek koncerty, bo tak jak dzisiaj na koncercie powiedziałem, mamy świetnych młodych wykonawców, ale świetnych. Państwo nie macie pojęcia, jak wspaniale grają i śpiewają ludzie i oni nie mają gdzie występować. I tylko od was, od waszej obecności zależy to, czy w ogóle muzyka live przetrwa. Tylko i wyłącznie. A ja się ogromnie o to boję a nie chciałbym żyć w świecie, gdzie nie ma klubów, w których są koncerty. Chociażby takie jak ten dzisiaj wieczorem. Dziękuję. Super.